Cześć moi drodzy. Dzisiaj sobie sprawdzimy, czy w roku 2023 można kupić jeszcze w dobrym stanie iPhone'a X, iPhone'a 10. Zapraszam do oglądania. To jest nasze urządzenie. Kupione zostało na Allegro w cenie niecałych 1200 zł, 1200 zł bez złotówki. Cały komplecik, jakieś etui, jakaś ładowarka, borofon, brzmi co najmniej ciekawie. Dwuportowa, na pierwszy rzut oka, na pierwszy takie, wiecie, no odczucie, nawet dość rozsądnie to wygląda. Kabelek trochę taki, zaraz sobie sprawdzimy. Pewnie certyfikatu MFI to nie ma, ale zaraz sobie to potwierdzimy. A no nie ma certyfikatu. Więc taki powiedzmy gratis do wszystkiego, raczej niepolecany. Jakiś tam case'ik i w sumie to wszystko. A jak wygląda samo urządzenie? Ma naklejone szkiełko, jest nieco zabrudzone, ale ogólnie wygląda dużo lepiej niż urządzenie z pewnej znanej firmy, która sprzedaje urządzenia w klasie A+, a się okazuje, że to jest bardzo nieciekawe. Na pierwszy rzut oka widać, że jest dość czysty. Trudno mi powiedzieć, czy ekran jest porysowany, bo ma naklejone szkło hartowane, ale nawet jeżeli jest lekko porysowane, no tutaj może jakiś pęcherzyk powietrza się dostał. Taki w sumie detal. Mój wewnętrzny Janusz jest zadowolony. Ramki nie są poobijane. Narożniki są w dobrym stanie. No taki, wiecie, używany iPhone. W ładnym stanie. It's definitely something in the air, so let's take it from there, 'cause I know you want it, afraid to let it show, and I know you need it, why don't we let it grow, grow, grow. No, oczywiście urządzenie jest zerowane, nie wiem czemu tak jest, ale tak ludzie robią. W sensie wiem czemu tak jest, ale nie wiem czemu ludzie to robią, no ale powiedzmy, że to jest portretowy. Działa, no ok, Face ID funkcjonuje poprawnie. Wersja 64 giga, bateria niby 100%. Zobaczmy, co odczyta program True Tools. Region Francja. Niemcy, tak jak poprzednio. Co tutaj jest? Bateria mogła być wymieniona. Urządzenie jest z programu Apple Replaced Device, czyli urządzenie mogło być gdzieś tam kiedyś już wymienione w ramach gwarancji. Ogólnie na pierwszy rzut oka nie ma co się rzucać. Została wymieniona bateria i w zasadzie teoretycznie to jest wszystko. Jak na używany telefon jest nieźle. Teraz trzeba by zobaczyć, jak to faktycznie wygląda wewnątrz, czy nic dziwnego się tam nie dzieje. Rozkręcamy ten sprzęcik. Rozkręcanie zacznę od dolnych wkrętów Pentalop. Odłożę telefon na podgrzewacz, żeby łatwiej było oddzielić ekran od korpusu. Wyższa temperatura zmiękczy tą uszczelkę i łatwiej będzie wyciągnąć ekran. Ok, telefon mamy wystarczająco rozgrzany, można go otwierać.
Ekran poddaje się bardzo lekko, nawet trochę bardzo lekko. No jedyne, do czego można się tutaj przyczepić, to uszczelka, która no powiedzmy nie została wymieniona, uzupełniona i niskiej klasy bateria. Blue Star to jest lipa. Ekran jest oryginalny. Możliwe, że nawet nie był nigdy refabrykowany, więc jest to bardzo pozytywne. Trochę odcisków paluchów wewnątrz, no ale wiadomo, urządzenie serwisowane w jakimś tam zakresie. Zaraz sobie zobaczymy głębiej, co tutaj słychać. Jest podklejka pod baterię, więc spoko. Płyta główna nie wygląda, żeby była naprawiana. Face ID również nie wygląda, żeby było naprawiane. Rzućmy sobie okiem pod mikroskop. Zobaczymy, czy coś dziwnego znajdziemy w tym urządzeniu. Nic szczególnego. Płyta główna gdzieś tam trochę, w sumie może nie sama płyta główna, tylko całe urządzenie trochę gdzieś tam się przerzucało. No nie jest wyczyszczone. Szkoda, że przy wymianie baterii sprzedawca nie zadbał o to, żeby wymienić uszczelkę, trochę wyczyścić w ramkę. Byłoby naprawdę spoko. Poza tym nic szczególnego, oprócz powiedzmy paluchów czy coś w tym stylu, tutaj nie ma. Kamery dość czyste. Przycisk wyciszania też całkiem ok. Siateczki, no powiedzmy, można by je bardziej przeczyścić. No te, no dobra, są trochę zalepione. Port Lightning też troszkę zabrudzone, ale to jest urządzenie opisane jako urządzenie używane w klasie AB. Widzicie, zadziorów tutaj na ramkach nie ma, jest troszkę ramka powycierana, ale to są zadziory, które są widoczne, ale nie są wyczuwalne pod palcem, pod paznokciem. Ramka nie jest obita, tylko jest trochę powycierana. Nieco zabrudzona, może nawet bardzo. Siateczka, ale drożna, o tyle dobrze. Tutaj ten element głośnika rozmów nie był nigdy naprawiany. Więc to jest dobrze. Przy Face ID nikt nie kombinował. No szkoda tylko, że urządzenia nikt nie wyczyścił. Co mogę powiedzieć? Urządzenie, gdyby tylko miało lepszej jakości baterię, wymieniona by została uszczelka i to byłoby troszkę wewnątrz doczyszczone, mógłbym to śmiało polecać. Co mogę powiedzieć? Gdyby sprzedawca użył lepszej jakości baterii, wymienił uszczelkę pod ekranem i troszeczkę, dosłownie troszeczkę doczyścił ten telefon, byłoby spoko. No i może gdyby nie dodawał takiej gównianej ładowarki z takim gównianym kablem, to byłoby naprawdę... A jaka jest wasza opinia na temat tego urządzenia? Kupilibyście coś takiego? Ja myślę, że prawie mógłbym polecić to urządzenie do zakupu, gdyby tylko sprzedawca trochę bardziej się postarał, więc z tego miejsca proszę, postarajcie się bardziej, bo nie jest źle, ale może być lepiej. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone.